A czy jest tak, że ty śledzisz prywatnie artystów polskiej sceny muzycznej? Nie, ten Narybek nasz kochany, który dopiero zaczyna, który startuje. No czy... ale tak naturalnie, jak ja startowałam, też byłam Narybkiem. No tak, ale czy jest taki wieczór, że ty sobie po prostu włączasz tego YouTube'a, albo wiesz, że piątki są dniem w tygodniu, kiedy wychodzi nowa muzyka na Spotify'u? Czy nie jesteś jednak taką osobą? Nie, ale wiesz, dociera do mnie muzyka pod różną postacią, prawda? Mhm. Staram się śledzić na bieżąco, co się dzieje. Zawsze jestem zachwycona, bo czasami oczywiście. To są, powiedzmy, młodzi ludzie, którzy też dopiero poszukują, prawda? I, ale nie będę z tym polemizowała, bo to są młodzi artyści. Ja też napisałam, jak miałam 17 lat, napisałam do lata piechotą będę szła. Wiesz, jedni się trochę śmiali z tego tekstu, ale ja wtedy to napisałam. Byłam na początku swojej drogi, a później dopiero, wiesz, kiedy doświadczałam, uczyłam się, kim jestem na scenie i w ogóle, nagle, wiesz, pisałam mądrzejsze zdecydowanie teksty. A o tych młodych zapytałem też i o śledzenie, bo mnie po prostu tak po ludzku zawsze ciekawi, czy pokolenie doświadczone ogląda, słucha swoich młodszych kolegów i gdybym mógł cię na przykład zapytać, nie wiem, czy o duet, może nie, ale po prostu jak ty oceniasz tę twórczość tych, którzy dzisiaj porywają te tłumy, którzy wyprzedają stadiony, czyli myślę na przykład teraz o Dawidzie Podsiadle. No on jeszcze jest taki młody. Tak, okej, dobra. Żartuję. Nie, no oczywiście, że śledzę, czy Sanach. No, nim się bardzo fajnie udało, weszli to po prostu w swój świat muzyki i tworzą. I to młodym ludziom się bardzo podoba. Cudownie. Podczas koncertu w Stodole, nawiązując dalej do płyty, powiedziałaś też taką rzecz, że cudownie, że tutaj jesteście, bo jestem w takim momencie, dla mnie niezrozumiałym, dlatego pytam, że jednak radia nie chcą grać moich nowych utworów. To chyba najlepiej wytłumaczysz mi te kulisy. Dlaczego tak jest? Bo też Natalia Kukulska mi o tym wspominała na przykład. No, ja nie wytłumaczę tego, nie umiem powiedzieć, chociaż mówię, tyle lat jestem na scenie. Nie wiem, pytajcie. Pytajcie, bo wiesz, to Natalia nie jest fajne, jak cały jest... czas grają w sumie radia. I często publiczność mnie pyta, fani, nie tylko, tak? Dlaczego Biała Armia tylko? Dlaczego Ta Sama Chwila, nie wiem, Dwa Serca? Przecież ja napisałam mnóstwo pięknych piosenek, prawda, na tych wielu płytach. Pytajcie, ja nie wiem. Ale byłabyś szczęśliwsza, gdyby radia grały te piosenki, czy jesteś w takim momencie pogodzenia? Nie, no wiesz, to już mi, skoro ludzie przychodzą na koncerty, to jest fajnie, prawda? Ja tego przynajmniej teraz nie zmienię. No przecież, czy pan, powiedzmy, słuchałeś Panamy, czy Panama nie jest radiową piosenką? Jest. I to ludziom się strasznie podoba i myślę, że mogę tak powiedzieć, bo jestem doświadczoną artystką, że jest mądry tekst, no i jest co przytupać, no po prostu fajnie. I co zaśpiewać. To prawda. Ja też miałem taki drugi wybór, jak dla mnie, jeżeli chodzi o radia. Uważam, że też by się świetnie sprawdziło. Jeżeli ktoś nas słyszy, to po te płyty po prostu trzeba sięgnąć i jestem bardzo ciekawy po prostu. Będę pytał dalej i szukał tych odpowiedzi, dlaczego z tymi radiami tak trudno jest, bo artyści mają różnie. Doda na przykład przez około 15 lat mówiła, że nikt jej nie gra. Coś kliknęło w tamtym roku. Dlaczego? Ja nie wiem, ale czasem tak bywa. Justyna Steczkowskiej chyba, nie wiem, dwie piosenki na początku, to prawda. Więc I wszystkie jesteście na topie i macie po prostu w innym miejscu tę miłość z publiczności. Nie odpowiem wam na to pytanie.